W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy cierpiąc na chorobę Meniere, czy Meniera, jak nazywają to inni, możesz jeździć, oczywiście jako kierowca z samochodem. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam, jestem osobą z prawem jazdy kategorii B. Do tej pory jeździłem tylko prywatnie samochodem od 2009 roku. Natomiast od 2011 mam również podejrzenie choroby Meniere. No, wideo jest kręcone w 2014. Ostatnio dostałem dodatkowe uprawnienia na prowadzenie samochodu służbowego w miejsce pracy. Jest to na co dzień praca biurowa, mniej więcej raz w tygodniu wypada mi jakaś podróż służbowa. I moje zasadnicze pytanie, czy jednak powinienem jeździć tym samochodem służbowym w miejscu pracy. Często odczuwam jakieś piski w uchu, powoduje to u mnie dodatkowy stres, zdenerwowanie. No, ten stres powodowany między innymi właśnie tą jazdą samochodem służbowym, odpowiedzialnością za cudze mienie i życie ludzkie, wydaje mi się, że nasila u mnie te piski i kółko się zamyka. Proszę o pomoc, co robić? No niestety, cokolwiek bym tutaj nie poradził, wieści nie są zbyt dobre. Zasadniczy problem z tym schorzeniem polega właśnie na takich nagłych napadach z objawami nudności, wymiotów, zawrotów głowy. No tutaj wspomnianych przez internautę szumów w uszach, często towarzyszy temu oczopląs. Znam przypadek osobiście, że osoba podczas takiego napadu nagle upadła, doznała jakiegoś złamania, no i skończyło się tam pobytem w szpitalu. Oczywiście objawy wymieniłem Ci tutaj skrótowo, więcej sobie możesz poczytać na jakichś branżowych forach, w internecie też pisze tam cała kupa od Wikipedii po inne jakieś strony internetowe. Jak masz podejrzenie tej choroby u siebie, oczywiście wypytaj swojego lekarza prowadzącego, neurologa czy laryngologa, na pewno udzieli Ci jakiejś tam wiążącej odpowiedzi. Natomiast problemem dla Ciebie jako kierowcy to są te zawroty głowy, które niestety świadczą o zaburzeniach równowagi, czyli zaburzenia narządu równowagi. Nie wymyśliłem to ja, tylko minister zdrowia, że u kierowców w każdym przypadku wymagana jest całkowita sprawność narządu równowagi. Całkowita sprawność narządu równowagi, czyli mając tą chorobę Meniere, raczej stracisz prawo jazdy. No, o prowadzeniu auta służbowego czy jakiegoś zawodowego prowadzenia pojazdem już tutaj nawet nie wspominam. No i jest to dla mnie logiczne, ponieważ nagły taki napad zaburzeń równowagi za kierownicą, no, wymiotów czy tam jakichś innych objawów może mieć naprawdę tragiczne konsekwencje. Podczas badania narządu równowagi lekarz uprawniony do badań kierowców czy laryngolog ma obowiązek zapytać się o to schorzenie, no, lub jego brak, czyli wykluczyć lub potwierdzić. Natomiast po ostatnich zmianach przepisów nawet teoretycznie są sankcje za nieudzielenie czy za udzielenie odpowiedzi niezgodnej z prawdą. No, wiesz, że podpisujesz się pod tym wywiadem. Jak to wygląda w praktyce? Wiadomo, prawo prawem, życie życiem. Znam osobiście kilka osób, które straciły prawko po tym, jak któryś tam lekarz zgłosił je do Wydziału Komunikacji. Różni to byli lekarze i medycyny pracy, i uprawnieni do badań kierowców, i lekarze, powiedzmy tam, różnych oddziałów szpitalnych. Czyli tak, lekarz zgłasza cię do Wydziału Komunikacji, czyli do starostwa. Otrzymujesz ze starostwa skierowanie na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Na szczęście, czy na Twoje pocieszenie, to schorzenie jest bardzo rzadkie, natomiast jeżeli masz jakieś osobiste doświadczenie, chętnie usłyszę Twoje zdanie, możesz je wyrazić w komentarzach poniżej, pod tym filmem. No, głównie mi chodzi o to, jak potoczyły się losy Twojego prawa jazdy, kto Cię zgłosił do Wydziału Komunikacji, jakie było podejście lekarzy WOMP do Twojego przypadku, no i czy w końcu straciłeś to prawko, czy nie straciłeś, no ale okej, na tym koniec, że tak powiem, takiego mojego straszenia. Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli rozwiązał Ci jakiś problem, podziel się oczywiście na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Nasza Klasa, Google+,
Być może masz jakieś ulubione forum, które porusza ten temat. Również tutaj masz moją zgodę na udostępnienie tego filmiku. No i na sam koniec, koniecznie zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Raz na tydzień przesyłam jakiś materiał dotyczący badań kierowców. Jeżeli jeszcze chcesz pogłębić swoją wiedzę o kierowcach, o badaniach kierowców, obowiązkowo wdepnij na moją stronę internetową Badania na prawo jazdy wrocław.com. Tam już jest w ogóle skarbnica wszelakiej wiedzy, takiej życiowej, mniej opartej na jakichś tam teoretycznych rozważaniach, bardziej na tym, co ludzie tacy jak ty przysyłają mi do konsultacji. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Oczywiście, jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, musisz odwiedzić moją przychodnię medycyny pracy we Wrocławiu. Telefon 601 775 123. Zarejestruj się i wtedy masz szansę na moją osobistą konsultację. Także bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo.